Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bucardi. Z całego serca dziękuję za naszą 108. ceremonię. Tutaj na sam koniec obrazowy przekaz całej symboliki, aby było Ci łatwiej te wszystkie zmiany zastosować w Twoim życiu i szybciej zrealizować wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele. W samym centrum mamy asa monet, czyli to jest takie szczęście we wszystkich płaszczyznach, ale głównie, jak wiesz, monety są przyporządkowane do żywiołu ziemi i tego wszystkiego, co materialne. Czyli takie szczęście w tym byciu tutaj i teraz. Dużo zielonego, dużo brązowego, dużo złotego. Taka harmonia. I mamy 108. ceremonię i popatrz, gdy uzyskałam to przesłanie, to już nie mogłam się doczekać, kiedy ta nasza ceremonia wreszcie będzie miała miejsce, abym mogła Ci to wszystko przekazać. Bo mamy tutaj również taką leciutko zarysowaną 8, gdy się tak bardzo przyjrzymy. I bardziej są to takie okręgi, jeden wchodzi w drugi, takie połączenie, taki świetlisty środek. I gdy pojawia się to przesłanie, to daje Ci taką wskazówkę, by wyszukać to wszystko, gdzie chcesz zaangażować Twoją energię, aby osiągnąć to szczęście, to spełnienie tutaj i teraz na Ziemi, dokładnie w tym momencie. Ale to jest w samym środku. Jednak głównym przesłaniem naszego 108. spotkania dzisiaj była porażka, czyli piątka mieczy. Gdy popatrzymy na tą kartę, no to już nam się jakoś źle kojarzy, nazwijmy to tak, oczywiście. Z tych kropelek, gdy przyjrzymy się dokładnie, są to kropelki krwi, jest zarysowany pentagram odwrócony, czyli ten, który no po prostu źle nam się kojarzy, prawda? Negatywny. Mamy tutaj pięć mieczy. Miecze jako symbol myśli. Wiesz, że myśli i słowa to dla mnie tak jak takie ziarenka. Gdy myślimy coś, to tak jakbyśmy to ziarenko wyrzucali gdzieś i ono spada i kiełkuje. Tak samo jak mówimy, to co mówimy, to też gdzieś energetycznie spada i kiełkuje. I potem zbieramy tego plony. I te miecze to jest właśnie ten symbol. Zazwyczaj kojarzy nam się ten żywioł powietrza, czyli oczywiście myśli. I tutaj mamy krwiste myśli, negatywne myśli. Takie myśli, które całą Twoją energią blokują. I te miecze są otoczone kropelkami krwi. Krew, utrata energii. Krew jako ten płyn życia, ten eliksir życia. Te miecze utaczają Twoją krew. Zaraz nam się to kojarzy z jakimiś ofiarami i od razu nam pasuje do tego ten odwrócony pentagram, prawda? I te miecze, to nie jest tak, że każdy z tych mieczy jest taki sam. One są zużyte, czyli te kropelki krwi powstały poprzez jakieś doświadczenia. Tak jak mówiłam Ci na naszej ceremonii, czy z poprzednich inkarnacji, czy doświadczenia naszych przodków zawarte w naszej krwi, czy z naszych własnych doświadczeń, które najczęściej powstały tylko i wyłącznie dlatego, że już mieliśmy jakieś wzory naszych przodków. Tu mi się bardzo pięknie kojarzy to, co obserwuję w magicznej oazie. Gdy zajmuję się naszymi zwierzątkami i teraz wiesz, że mamy malutką owieczkę, to obserwuję, jak te owieczki się zachowują. I wiesz, że ta mała owieczka jest taka bardzo otwarta. Taka niesamowicie otwarta na wszystko, ale cały czas patrzy na swoją mamę i powtarza każdy wzór, który robi Liza. Cokolwiek Liza zrobi, ta mała owieczka powtarza. I wiesz, że myśmy też byli kiedyś takimi małymi owieczkami. Byliśmy otwarci na świat, ale tak patrzyliśmy na naszą mamę. Co ona robi? Naszego tatę, co on robi? I tak chłonęliśmy te wzory. I często właśnie również taki strach przed porażką. I ta mała owieczka obserwuje nie tylko swoją mamę, ale również swoją starszą siostrę, czyli Carmen. I tak patrzy to na starszą siostrę, to na mamę. I co one robią? To ona robi. Bez zastanowienia powtarza ten wzór. I te miecze, takie zużyte, widzisz, uszczępione jest nawet jeden, mają symbole.
co oznaczają te symbole, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, prawda? Więc mamy najpierw, zaczniemy od tego symbolu. Tutaj mamy rybę. I ta ryba oznacza właśnie tą starą przeszłość. Czyli ten miecz jest nacechowany tą starą przeszłością. Coś, żeśmy złego przeżyli, takiego negatywnego, jakąś porażkę. I już te myśli się pojawiają. Kolejny miecz jest bardzo trudny do odczytania. To tylko taki wyższy stopień wtajemniczenia. Tutaj mamy coś takiego jak baranie rogi. Czyli gdy pojawia się ten symbol, oznacza on, że brakuje nam nowych impulsów i dlatego jakoś nic nie chce ruszyć do przodu. Czyli znów ten strach przed porażką, bo brakuje tych nowych impulsów, pomysłów, inspiracji, nie wiadomo jak iść dalej. Kolejny miecz jest również bardzo trudny do odczytania. To jest muszla, muszelka, skorupka. Tak najchętniej to byśmy się schowali do naszej skorupki. Dlaczego chcemy się schować do skorupki? Bo potrzebujemy ochrony. Jakiś podświadomy taki wzór, gdzie na przykład obgryzamy paznokcie w naszym kciuku, jak małe dzieciątko, małe baby, które wsadza sobie kciuk do ust, bo mu się wydaje wtedy, że jest chronione. Tak. Tutaj mamy tą potrzebę ochrony i stąd pojawiają się myśli o porażce. Tak mi się od razu kojarzy, bo tak rozmawiam z Tobą bardzo spontanicznie, bez jakiegoś przygotowania, że to są takie myśli, gdzie wiele osób na przykład ma pomoc socjalną czy pomoc z urzędu pracy i chciałyby zacząć coś nowego, ale boją się, że bez tego urzędu, bez tych pieniążków sobie nie poradzą. Potrzebują tej ochrony i dlatego mają te myśli o porażce, że jeżeli z tej ochrony zrezygnują, to im się nie uda. Kolejny symbol, również trudny do odczytania, ale już jakoś nam coś świta. To jest odwrócona korona. Korona, która spada z głowy. Co to oznacza? Brak świadomości. Czyli gdy pojawiają się takie myśli o porażce, to one są takie nierealne, one są takie podświadome, podświadome, a nie świadome. Blokują naszą energię podświadomo, nieświadomie blokujemy tą energię. No i ostatni miecz, piąty, również trudny do odczytania. To jest oczywiście śpiący wąż. Śpiący wąża, co to znowu za symbol? No ty już wiesz, jaki jest symbol węża. Brak odnowienia, czyli coś nie pojawia się to nowe, nie odnawiamy się, nie zrzucamy tej starej skóry i stąd znów zasilamy te negatywne myśli. No i to piękne przesłanie, że gdy uda nam się te myśli pokonać, czyli ten strach przed porażką, to co jest wewnątrz w naszej podświadomości, tutaj mamy taki kolor troszeczkę niebieski, troszeczkę fioletowy, troszeczkę zielony, to wszystko ma swoje znaczenie, prawda? My walczymy z tym, ten kolor na tym obrębie jest bardzo pozytywny. My chcemy to przemienić, my chcemy się od tego uwolnić. To jest takie bardzo piękne przesłanie. I ta piątka, prawda? Czyli głównie dotyczy to tych spraw materialnych, również tak jak as monet, również dotyczy tych spraw materialnych, czyli gdzieś w materii jest ta porażka. Nie w duchowości, w materii. I tutaj jeszcze jak popatrzymy na to, to tak rzuca nam się w oczy, że to są takie dziwne wzorki. Dla mnie te wzorki to wyglądają tak jak szkło, jakby się coś rozbiło. Rozbija się struktura, rozbija się to, co kryształowe i tworzy się taki chaos. Mamy tutaj też bardzo dużo tego jasnego koloru w samym centrum. To jest ta nasza dusza. Te miecze tak uderzają jak gdyby w tą naszą duszę, w to prawdziwe i blokują ją. Ona nie może jak gdyby rozświetlić wszystkiego. Ale naszym przesłaniem dzisiejszej 108 ceremonii było, że uda nam się to pokonać. Uda się pokonać te myśli i wtedy przejdziemy do tego stadium i najpiękniejsze przesłanie na sam koniec.
To jest również karta, która jest mi bardzo bliska. Jeżeli znasz moje filmy, to już wiesz. To jest karta, jedna z kart mojego powołania. Druga karta z mojego powołania, która oznacza przemienić słabość w siłę. Czyli ta ceremonia również jest dla mnie bardzo ważna osobiście. Takie właśnie przemiana słabości w siłę. I to jest ta podstawowa energia, która dokładnie teraz stoi do Twojej dyspozycji. To słońce, które stoi ponad księżycem, czyli świadomość nad podświadomością, te ogniste buławy, prawda? Bo to są buławy, czyli to wszystko, co jest Twoją energią, do czego chcesz tą energią wykorzystać. Czyli gdy pokonamy te myśli, przechodzimy do tego stadium i jest ta przemiana i transformacja, która dotyczy przemiany słabości w siłę. I tak jeszcze na samo zakończenie, tutaj malutkie wyjaśnienie tych rzeczy, które znajdują się na naszej tablicy, nazwijmy to tak. Oczywiście mamy tutaj kwarc różowy, wahadełko z kwarcem różowym, mamy ametyst jako symbol przemiany i transformacji, mamy runy, które są w krysztale górskim, czyli te kryształowe myśli, nasza ceremonia ze Szwajcarii, pamiętasz? Znów już jest to wszystko bardzo powiązane. Mamy labradoryt, czyli ten kamień, który pomaga Ci odnaleźć powołanie. Mamy kwarc dymny, który pomaga pokonać ciemność, ten wewnętrzny mrok i otworzyć się na światło. I mamy tutaj również bardzo mi bliskie oko Apacza, które otrzymałam jako prezent, już Ci o tym kiedyś mówiłam, jest dla mnie bardzo ważne i to jest właśnie takie symboliczne, by widzieć więcej. Mamy tutaj w jaspisie takie przepiękną istotkę, która jest mi również bardzo bliska i która zawsze pojawia się w takich momentach, gdzie muszę ja osobiście coś wykorzystać całą moją siłę i całą moc, taki kamień mocy, nazwijmy to tak. Mamy żabkę, to jest prezent od Magdalenki, która jest tym symbolem bogactwa, ale żaba również ma inne znaczenie. Ty je znasz, jeżeli śledzisz moje filmy i moje nagrania, moje artykuły na temat zwierząt mocy. Mamy piryt jako tą złotą energię i przypomnienie o naszej ceremonii z Grandola, czyli z szczytu tej pirytowej piramidy. I mamy ślimaczki, czyli te spirale i fosilię, czyli skamieniałość jako ten brak tego czasu, brak ograniczenia w czasie, gdzie nasze myśli są nieograniczone czasowo. I tutaj oczywiście jest również kwarc dymny, tylko w tej formie krystalicznej. I kryształy z kryształowej doliny w regionie Uri ze Szwajcarii. No i oczywiście na koniec jeszcze to drewienko. To drewienko pochodzi z Porto Santo, czyli ma w sobie całą tą energię złotego promienia, odnowienia, regeneracji, ale również tej mądrości wyższej. Dziękuję. Za chwileczkę jeszcze druga część, gdzie pokażę Ci kartę Lenormand i jego znaczenie. No i zapomnieliśmy o najważniejszym. To jest piórko, które znalazłam również na Porto Santo i ono należy do ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. To jest ptak, który się nazywa kania ruda, czyli milvus milvus. Bardzo energetyczny ptak, bardzo wyjątkowy ptak. Musimy tutaj patrzeć na symbol jastrzębia, bo jest to rodzina jastrzębiowatych, ale również patrzeć na ten kolor, ten ognisty kolor, ten rudy kolor. Ma to bardzo, bardzo szczególne znaczenie.